Gościem Chełmskiej Biblioteki Publicznej jest dziś Leszek Szczasny. Witam serdecznie. Witam serdecznie, dzień dobry. Podróżnik, autor wielu publikacji, człowiek, który widział już chyba 3/4 świata, ale w Chełmie jest po raz pierwszy. O nie, to nieprawda. Ja tutaj byłem, może nie tak ewidentnie turystycznie, ale zatrzymywałem się przejazdem też. Przejeżdżałem nieraz, tak więc ja zawsze staram się na tych moich spotkaniach akcentować też to, żebyśmy byli wyczuleni na to, co jest 50, 100, 200 km od domu. I ja zawsze, mimo że dzisiaj będę opowiadał o Tanzanii, dzisiaj do południa opowiadałem młodzieży o Turcji, zawsze też o tym mówię, żeby być otwartym na to, co jest bliskie, polskie, bo to też potrafi być inspirujące, tak więc ja sporą część Polski też już znam. Jasne, ale jednak jak się już wybierać, to lubi się Pan wybrać gdzieś tam het daleko. Dzisiaj rzeczywiście spotkaniem tematem spotkania w Chełmskiej Bibliotece będzie Tanzania. Tak jak powiedziałem, 3/4 świata za Panem. Skąd ta pasja podróżnicza? Skąd to się wszystko wzięło? Bardzo powoli, bardzo tak ewolucyjnie, tak bez napięcia to gdzieś tam się rozrastało. Ja z reguły też staram się w danej wyprawie nastawić na jeden kraj. Bardzo powoli jednak zakres tych moich wypraw rozszerzam. I nie, jednak 3/4 to przede mną, może 1/4 gdzieś jest odkryta. Ja jeździłem po Europie dużo, po Bliskim Wschodzie, a teraz zaczynam trochę po Afryce. Natomiast staram się nie iść w ilość, tylko bardziej jednak w jakość tych podróży. No a to wzięło się trochę, szczerze mówiąc, też z takiego najpierw podróżowania trochę pociągami. Pierwszym z domu wyjeżdżałem, ostatnim wracałem z Raciborza, gdzie się urodziłem, gdzie do dzisiaj jakby mieszkam. I poznawania tej Polski, tak? A potem po maturze pierwszy raz jakaś taka wyprawa autostopowa Czechy, Austria, Niemcy. Stopniowo potem to gdzieś tam rozszerzałem, trochę Europy Zachodniej, Wschodniej. Powoli to tak się rodziło i nie było tak, że byłem na jakimś spotkaniu z podróżnikiem, przeczytałem jakąś jedną książkę, która mnie zainspirowała. Nie tylko Tony Halik. Tak więc widziałem, że to działa, że można, że wcale nie trzeba do tego nie wiadomo jak wysokich tutaj funduszy uzbierać, tak więc no i jakby mój charakter też wydaje mi się mocno się wpisuje w taki charakter też bardzo niezależny, często też jakiś autostopowy, bliski bardzo ludzi, nastawione te podróże są na ludzie. Na ludzi ten mój charakter się też mocno w to wpisuje, tak więc ja się czuję jak ryba w wodzie w takich wyprawach, kiedy mam się spotkać z inną zupełnie jakby codziennością, rzeczywistością. Ja to uwielbiam, potrafię się z tym skonfrontować. Moje pytanie, mówił Pan, że dzisiaj w dzisiejszym świecie koszty to już wcale nie jest jakiś wielki problem, a pewnie do tego dojdziemy, ale ja chciałbym zapytać, bo motywację też już poznaliśmy w tym, co Pan powiedział przed momentem. Chciałbym zapytać, jak długo się Pan przygotowuje do takiej dalekiej podróży i ile ona zazwyczaj trwa? No to już teraz, to tak, ja fizycznie jestem przygotowany, generalnie uprawiam sport w miarę regularnie, tak więc jakiegoś specjalnego fizycznego przygotowania nie potrzebuję, bo faktycznie te moje podróże czasami są dosyć wymagające pod względem takim fizycznym też, bo one nie są wyprawami takimi czysto wypoczynkowymi, to w żadnym razie, tak? One mają jednak taki charakter poznawczy, wejść w głąb danej gdzieś tam kultury, rzeczywistości, zakątka świata, tak więc przygotowanie ewentualnie takiego nastrajania się trochę, tak, duchowego, trochę jakichś lektur, przewodników, trochę jeżdżenia sobie nawet w domu palcem po mapie, nie tylko takiej w Google'ach, tylko takiej też realnej, fizycznej, bo lubię jednak, mało rzeczy pakuję, ale staram się jednak mapę dobrą zawsze ze sobą zabrać. I co? Jakieś, wiadomo, dzisiaj bardzo dużo, że też takie miejsca, do których jeżdżę, no nie wiem, Tanzania, czy Rwanda, czy Mauretania, no to raczej nie znajdę przewodników na ten temat w bibliotece, tak? Czy jakichś gdzieś tam drukowanych. Sporo informacji jednak szukam też w internecie. Korzystam też z takiego klubu podróżnika, gdzie też jakby mogę ludzi wcześniej zapytać, tak, jak tam wygląda podróżowanie, na co zwracać uwagę, co jest jakby niebezpieczne, czego unikać, co warto, czego nie warto. I czekam powoli, aż się to gdzieś tam we mnie. Mam na ten moment kilka jakichś pomysłów, tak, gdzie chciałbym pojechać, ale też nic na siłę. Trochę też to już dzisiaj też uzależniam od jakichś cen połączeń lotniczych, bo też nie zamierzam wydawać dwukrotnie wyższej sumy, kiedy będąc odrobinę cierpliwy mogę za połowę tej kwoty trochę później tam na przykład się przedostać. Tak więc takie przygotowanie
jest jakby tak trochę na bieżąco, tak? Na bieżąco już nawet mam też wydrukowaną, znaczy nie wydrukowaną, ale mam w komputerze taki plik, gdzie mam dokładnie wypisane rzeczy, które sobie muszę spakować, tak? To jest kwestia tylko wydrukowania i potem w miarę takiego sprawnego spakowania się, tak? Staram się też jeździć tam, gdzie nie ma jakiegoś obowiązku wyrabiania tej wizy wcześniej w jakichś ambasadach. Najlepiej, jeżeli to można zrobić po prostu na lotnisku po przylocie. Chociaż no, różnie bywało, tak? Ale wolę tak, bo to jest takie też no, naturalniejsze, a nie zaprzątanie głowy tą biurokracją, która jest trochę irytująca, szczególnie dla mnie. Nasz czas jest dzisiaj bardziej ograniczony niż czas spotkania, które się dzisiaj odbędzie o godzinie 17 w sali widowiskowej Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Tematem Tanzania, o tą Tanzanię jeszcze chcę zapytać tak w kontekście ludzkim, bo pan już też to trochę powiedział, ja to potwierdzam, też tam byłem, że to co mnie fascynowało to właśnie ludzie, to ciepłe przyjęcie, to takie bezgraniczne zaufanie drugiemu człowiekowi, który pochodzi z całkiem innej cywilizacji, innego świata. Ludzie są dla pana największą inspiracją podczas tych podróży, miejsca? Wcześniej to też właśnie ewoluowało, tak? I wcześniej było tak, że to jeszcze szczególnie te europejskie podróże, no też było więcej pod ręką takich miejsc, tak? Ważnych, turystycznych, zabytkowych. I to trochę wtedy gdzieś te początki mojego podróżowania, gdzieś tam jeszcze w czasach studenckich, no to może trochę było na zasadzie takiego gdzieś tam zaliczania, tak? Tych atrakcyjnych miejsc. Natomiast dzisiaj faktycznie, no szczególnie podróżowanie po Afryce, no to tam, no tam nie spotykamy, tak? Tego typu miejsc. Tam musimy się nastawić i ja to lubię, tak? Nastawić się po prostu na tę codzienność i pozwalać się trochę też nawet prowadzić tej codzienności, bo jakby plan sobie zawsze gdzieś tam przygotowuję jakiś, ale mocno jakby tutaj też jestem otwarty na to, co to sami ludzie, tak? Te wydarzenia, to spotkanie z nimi przyniesie, tak? Bo tu może mnie ktoś zaprowadzić na jakieś wesele i zupełnie mogę na cały dzień zmienić swój plan, tak? I nie będę przeciwko temu się buntował, a wręcz będę jakby no, zachwycony, tak? By tego typu sytuacje też były. Mówię po angielsku, po hiszpańsku, po niemiecku całkiem dobrze, no tam hiszpański czy niemiecki w Afryce to się nie przyda, no ale. Ale no, lubię też te języki obce, mam dobry kontakt jakby z ludźmi, tak więc staram się właśnie jeździć tam, gdzie będzie taka możliwość bezpiecznego, spokojnego kontaktowania się z ludźmi i jak na razie to udaje się. Dobrego kontaktu podczas dzisiejszego spotkania życzę. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Mam nadzieję, że my też będziemy w kontakcie. Bardzo, bardzo mi miło, bardzo, bardzo dziękuję tutaj za zaproszenie do rozmowy. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.